売中です。しばらくお待ちください。Przyłeno na tej stacji, gdzie jestem. Tutaj jest taki cały dystrykt. Taki można przyjść, kupić dokładnie słonie wszystko. Od tego, że sobie pójdziemy, pogramy w gry. Od tego, że jest pacinko. Są jeszcze tutaj jakieś inne jeszcze centra. No, można naprawdę wydać wszystkie pieniądze, jakie się przyniosło ze sobą do Japonii. Bez problemu. Są na przykład sneakersy tam, buty. Na prawo bardzo pięknie Dr. Martens. Jeszcze najprzez to tutaj, że wiele rzeczy jak tutaj jest w takich pudłach, jak to u mnie na placu. Tak jak u nas na placu, dokładnie tak. Jeszcze jest tak, że można się z gościem trochę o tą cenę potargować. Można sobie dostać dobry rabat za to, na przykład, że się zafollowuje ich na Instagramie i im się to pokaże. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna dzielnica i na pewno można dostać rzeczy taniej niż normalnie. Aż ten plecak, który mam na sobie, z Adidasa. Ja tutaj go kupiłem, jak byłem we wrześniu. No i momentalnie sprawdziłem go oczywiście też na internecie, ile to kosztuje. No i okazało się, że no tutaj jest taniej, tak? Plus jeszcze tutaj cenę, którą dostałem, jeszcze dostałem rabat za to, że ich zafollowowałem. I w ogóle jak kupiłem trzy rzeczy, to jeszcze kolejny rabat był. I skończyło się na tym, że zapłaciłem 3000 jenów za super plecaczek Adidaska. Także najbardziej polecam. To jest naprawdę wszystko. I można tutaj na pewno spędzić cały dzień, bawiąc się, chodząc naokoło, no i po prostu chłonąc tą całą japońską kulturę i to wszystko tutaj jest. Bardzo serdecznie polecam. Ja teraz wchodzę do kolejnego Game Centra. Zobaczmy, czy jest coś wartego uwagi. Tak to mniej więcej wygląda. Niestety nie udało się. Jak mogę się zauważyć, tam sprawa niby według tego, że z mojej perspektywy wyglądało to tak, że on już blisko tam jest, tak? Że tyle brakuje gdzieś, że on spadnie. Bo tam pod nim była taka jeszcze jedna plakietka, a niestety, na której on stał. No i nie było jakby możliwości, żeby go szybko ściągnąć. Niestety tutaj jeszcze te ramię tego, co łapie, jest bardzo słabe. I chcąc nie chcąc, bardzo ciężko było cokolwiek wygrać. Spróbowaliśmy, może kolejnym razem. Po wspaniałym posiłku. Teraz iść dalej. Żartuję. Wolę sprawę to
mogli znaleźć miejsce w Fushi. Powiem szczerze, że było to takie sobie, jeden tonkotsu. Nie było jakichś najlepszych lotów, ale było tanie. Piwo kosztowało prawie tyle samo, co jest, także nie wiem, to dobrze czy źle, ale no, tak było. Teraz idę do Ueno Parku. Nie byłem tam, a jako że jest w miarę dobra pogoda, to się tam przejdę i zobaczymy, co jest. Będę obecny za jakiś market, coś w tym stylu. Są jacyś ludzie stragani. Jedzenie można przyjść, zjeść sobie coś, wypić. Jest też tutaj scena, na której występują różni ludzie. Niestety nikogo nie kojarzyłem. A kolejny występ jest dopiero za jakieś pół godziny, także nie będzie dane mi go zobaczyć. Ale całkiem fajny jest chyba. Podoba mi się to, ładne zapachy, fajnie było się przejść. Yeah, no, we got it all.